Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Harlak. Słuchajcie, krótki komunikat odnośnie dzisiejszego polowania. Polowanie odbędzie się oczywiście dzisiaj wieczorem, jednak nie tak jak zwykle o godzinie 20, tylko o 19.30, ze względu na klanówki po prostu. Także już o godzinie 19 będziecie mogli, jeżeli ktoś czegoś nie będzie wiedział, może wejść na kanał Polowanie. Tutaj wystarczy, że wpiszecie polowanie. Wyskoczy Wam ten kanał, który ja założę. I tam wszyscy, którzy będą chcieli brać udział, mogą sobie wejść i pogadać ze mną i z innymi graczami. Teraz tak, zmiana jest, że tak powiem, kwalifikacji do tego polowania. Do tej pory było to tak, że zakładałem bitwę treningową i z kontaktów przerzucałem zaproszenia po prostu. Wszystkich zapraszałem, których miałem w kontaktach. Od tej pory nie musicie już mi wysyłać wiadomości polowanie, wchodzicie na własną rękę. Po prostu w tych kontaktach już nie mam miejsca. O dziwo okazało się, że można tu mieć chyba 100 czy tam 200 tych kontaktów i ja już mam to zapełnione. Teraz nawet nie mogę znajomych przyjmować, więc część z Was muszę po prostu na chybił trafił usunąć. Nie miałem pojęcia, że jest to ograniczone. Myślałem, że tu można mieć tych kontaktów nieograniczoną liczbę. Dobra, czyli na czym teraz to będzie polegało? Otóż o godzinie 19.30 dzisiaj ja założę bitwę, ale nie dostaniecie do niej zaproszenia, tylko możecie, musicie ją sobie znaleźć. Czyli bierzecie coś takiego, bitwy treningowe. I tutaj są te bitwy, które się rozgrywają teraz, prawda? Więc będziecie musieli znaleźć tą, którą ja założę. Na pewno tu będzie coś napisane, że polowanie i tutaj dowódca będzie Harlak, Harlak 5. Także chyba to znajdziecie i to jest główna zmiana. Pamiętajcie o tym. Zresztą na czacie jeszcze będę o tym Wam przypominał. Co jeszcze? Dzisiejsze polowanie będzie standardowe. Po pierwsze, na początku rozegramy na ENSK-u polowanie na szczury, typowe. Zasady mam nadzieję, że znacie. Jeżeli nie znacie, to wiadomo. Artyleria kontra skauty. Skauty są szczurami, nie mogą strzelać, nie mogą taranować, mogą tylko uciekać. Wygrywa ten artylerzysta, który zabije najwięcej szczurów. Jeżeli dwóch na przykład będzie, którzy zabiją tą samą liczbę, to liczy się ten wynik, którym ta osoba, która najwięcej obrażeń zada. Jeżeli ostatni szczur będzie w stanie uciekać przez minutę, zabiera nagrodę myśliwemu i nagroda przechodzi na niego. Nagrodą jest jak zwykle 1000 golda z wersji tej pudełkowej, tam na Allegro te wersje pudełkowe można kupić i tym razem również kupię. Także do wygrania będzie 1000 golda w jednej konkurencji. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to że w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać filmu mojego takiego dziękczynnego, że tak powiem, z okazji 5000 subskrypcji, ponieważ w tym tygodniu, co dzisiaj jest niedziela, czyli w tym tygodniu pękło 5000 subskrypcji. Bardzo jestem zadowolony i wdzięczny. Natomiast za tydzień z tej okazji właśnie planuję coś specjalnego i to będzie polowanie, w którym będzie można wygrywać nagrody i to o wiele więcej tego złota będzie niż 1000. To Wam gwarantuję. Także w przyszłym tygodniu będzie super polowanie z numerkiem 7, a to dzisiejsze to jest takie zwykłe, nawet nie będę numerował ani nagrywał tego, bo jeszcze mam te powtórki z poprzednich, niestety ten serwer testowy wszedł i nic mi się nie udało wrzucić, nie chcę po kilka filmów dziennie, i tak dwa wrzucam, a więcej to by było za duże spamowanie. Cóż jeszcze, czego nie powiedziałem? Aha, być może będzie jakaś bitwa taka specjalna z okazji tego polowania, może coś wymyślę, może z udziałem mojego klanu to będzie. No, zobaczymy. W każdym razie bardzo dużo nagród możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu, w tym wielkim siódmym polowaniu, gdzie będzie kilka konkurencji i gdzie dużo ludzi będzie miało szansę cokolwiek tam powygrywać.
Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, 1000 golda, chyba że, a właśnie, to zróbmy tak, w komentarzach napiszcie, czy chcecie, żeby dzisiaj było to 1000 golda, czy chcecie, żebym dorzucił ten 1000 do puli w przyszłym tygodniu w tym wielkim polowaniu. Jeżeli przewaga będzie ludzi, którzy dzisiaj będą chcieli, to dzisiaj będzie ten 1000, a jeżeli przewaga ludzi, którzy będą chcieli, żeby w przyszłym tygodniu dorzucić, to dorzucę i będzie ta pula większa. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie mnie w komentarzach pod tym filmem. Natomiast później, tak jak już Wam mówiłem, kanały, polowanie i o godzinie 19 będę tutaj dostępny. Aha, jakie pojazdy jeszcze? Dzisiaj na Ensku bawimy się w polowanie na szczura, czyli skauty 4 poziom, artylerię 4 poziom oraz skauty 5 poziom, artylerię 5 poziom. Jeszcze piątek nigdy nie było, zobaczymy jak to wyjdzie. Pamiętajcie tylko, moi drodzy, że artylerie mają być dosyć szybkie. Jeżeli weźmiecie wolną artylerię, no to nie złapiecie tych skautów, ponieważ artyleria nie może strzelać z tego trybu artyleryjskiego, tylko możecie strzelać normalnie, bez naciskania shifta. Później rozegramy polowanie na byka, a właściwie trzeba to dograć. Dzisiaj na polowanie to będzie nam potrzebne czołgi 4 poziomu. Pamiętajcie, czołgi 4 poziomu. Na tej samej mapie, na której poprzednio będzie konkurencja się rozgrywała. Zawsze było, że przypadkowi ludzie jacyś wchodzili, jeżeli zapraszałem wszystkich znajomych. Teraz tak nie będzie. Wejdą na tą bitwę tylko ci, którzy po prostu będą wiedzieli o tym, że tamta bitwa się rozegra, czyli mam nadzieję, że pojazdy będą już przygotowane. Dobra, to tyle, i tak za długi ten mój komunikat wyszedł. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia wieczorem.